Maszyna do pisania. Jaka jest, każdy widzi. Ręczna albo elektryczna. Wyposażona w klawisze, które gdy je wciśniemy, powodują drukowanie określonych znaków lub symboli. Najczęściej na kartce papieru. W programie Przedmioty z Demobilu zapraszamy Państwa w podróż do przeszłości. Do czasów, gdy wymyślono jeden z najciekawszych wynalazków w historii ludzkości. Zobaczymy, skąd wzięła się maszyna do pisania oraz jak potoczyły się jej losy. Wszystko zaczęło się od Jana Gutenberga. Niemiecki rzemieślnik w 1448 roku wynalazł ruchomą czcionkę drukarską. Nie oznacza to jednak, że powstała od razu maszyna do pisania. Otóż wynalezienie i dorobienie odpowiednich mechanizmów, jak też zbudowanie ostatecznie maszyny do pisania, zajęło człowiekowi kolejne 250 lat. A już produkcja seryjna maszyn do pisania ruszyła dopiero 400 lat od słynnego odkrycia Gutenberga. W historii wielu wynalazków, proszę Państwa, zawsze chodzi o to samo, chodzi o patenty. To one, a raczej pieniądze, jakie stoją za tymi patentami, mobilizowały i mobilizują naukowców oraz wynalazców do tworzenia kolejnych, nowych, innowacyjnych rzeczy. Pierwsze patenty na maszynę do pisania wywodzą się natomiast z roku 1713 i należą do brytyjskiego inżyniera Henry'ego Milla. Niespełna 100 lat później, na początku XIX wieku, pierwszą w pełni działającą maszynę do pisania skonstruował włoski wynalazca Pellegrini Turri. Jego maszyna wykorzystywała specjalne tłoki umieszczone pionowo nad kartką, a na tłokach znajdowały się czcionki. 23 litery alfabetu włoskiego i 4 znaki interpunkcyjne. Dzięki temu litery przez papier węglowy odbijały znaki na zwykłym papierze. Nowoczesny jak na tamte czasy wynalazek został stworzony zaledwie w jednym egzemplarzu. Co ciekawe, ten egzemplarz trafił do niewidomej hrabiny Karoliny Fantoni, w której oczywiście wynalazca był zakochany po uszy. Dzięki temu, że hrabina otrzymała taki wynalazek, mogła utrzymywać korespondencję z wybrankiem swojego serca. Idźmy dalej. Sukces, proszę Państwa, zawsze ma wielu ojców. Jednym z ojców maszyny do pisania był też niemiecki baron Karl Drais. Swoją konstrukcję z 1823 roku nazwał, tu cytat, szybko piszącym pianinem. Była to wielka maszyneria z kilkoma masywnymi dźwigniami, niestety zbyt skomplikowana w obsłudze, żeby zdołała przyjąć się na świecie. Spójrzmy, co działo się potem. Za oceanem Amerykanin William Austin Byrd w 1829 roku buduje z drewna swojego typografera. Tak się nazywał prototyp maszyny, gdzie papier się nie przesuwa. Patent, znów pada to słowo, który przyznano wtedy Byrdowi, był pierwszym amerykańskim patentem na maszynę do pisania. Pewna legenda głosi nawet, że urzędnik patentowy, informując Byrda o tym fakcie, powiedział wynalazcy z Detroit, że ma dla niego dwie wiadomości – dobrą i złą. Dobra była oczywiście taka, że przyznano mu patent. A zła? Prototyp maszyny, który wynalazca dołączył do wniosku patentowego, spłonął w pożarze biura patentowego w Waszyngtonie.
Kolejny model maszyny, który odnotowano w dokumentach historycznych, zbudował w 1883 roku mechanik z Marsylii. Jego maszyna do pisania wyposażona była w 66 dźwigni ułożonych kulisto i za pomocą tych 66 dźwigni z czcionkami można było napisać aż, uwaga, 132 znaki. Wtedy to był przełom. Teraz, proszę Państwa, przeskoczymy trochę w czasie. Z biegiem lat wynajdowano, wiadomo, coraz to ciekawsze i sprawniejsze maszyny do pisania, ale żeby szczegółowo opowiedzieć o wszystkich, nie starczyłoby nam czasu antenowego. Dlatego przeniesiemy się do 23 czerwca 1868 roku, kiedy to Christopher Sholes uzyskał patent na pierwszą użytkową maszynę do pisania. I to właśnie dzień przyznania tego patentu bardzo często uznaje się za oficjalne narodziny maszyny do pisania. Sholes był dziennikarzem, poetą, wynalazcą. W latach 60. XIX wieku wspólnie z prawnikiem Carlosem Glidenem pracował nad maszyną, która by automatycznie numerowała strony książek. W pewnym momencie Glidden zapytał Sholesa, dlaczego maszyna nie mogłaby oprócz numerowania od razu drukować po prostu całej książki. Tak też się stało. Poeta zafascynował się wizją domowej, miniaturowej maszyny drukarskiej i zbudował drewniany prototyp. Ze swoją maszyną ciężko mu było się jednak wbić na amerykański rynek, ponieważ jego wynalazek pozwalał jedynie na pisanie wielkimi literami, a to nie spodobało się zawodowym pisarzom. Stąd nie było popytu na jego urządzenie. Współpracownicy Sholesa wkrótce go opuścili, ale on nie dawał za wygraną. Wciąż udoskonalał swoją maszynę, którą niedługo potem wyposażył w tak zwaną, i tu bardzo ważny termin, klawiaturę QWERTY. I to był przełom. Ten typ klawiatury jest obecnie najpopularniejszym układem klawiszy na świecie. Spójrzmy na dzisiejszy komputer albo telefon. W większości nowoczesnych urządzeń zainstalowana jest właśnie klawiatura QWERTY. Niestety zaraz po tym wyczynie Christopherowi Sholesowi skończyły się pieniądze na produkcję takiego sprzętu. Co zrobił? Sprzedał swój model w fabryce karabinów Remington & Sons, czyli Remington i synowie. We wszystkim chodziło o prostą rzecz. W fabryce produkowano broń na specjalnych maszynach, ale te same maszyny po lekkich modyfikacjach można było używać do produkowania maszyn do pisania. I tak na pomyśle Christophera Sholesa fabryka Remington & Sons wypłynęła na szerokie wody rynku pisarskiego, produkując masowo pierwsze użytkowe narzędzie dla pisarzy, dziennikarzy, kronikarzy itd. Główny wynalazca tej pierwszej komercyjnej maszyny do pisania starał się uczynić swoje urządzenie tak szybkie, jak to tylko było możliwe, i żeby, wiadomo, przekonać do tego jak najwięcej osób. Ale bardzo poważnym problemem maszyn do pisania była sytuacja, kiedy zakleszczały się klawisze. Zwłaszcza gdy ktoś zaczynał szybko pisać. To dlatego Sholes stworzył nowy układ klawiszy, znany jako klawiatura systemu Sholesa. Ale zanim wynalazca wprowadził do obiegu ulepszoną klawiaturę, ludzie zdążyli się przyzwyczaić do pierwszej wersji. I tak zostało. Dziś na szczęście klawisze w komputerach nie zacinają się, nie zakleszczają się tak jak kiedyś w maszynach do pisania. W pierwszym roku produkcji maszyny Sholesa były sprzedawane głównie telegrafistom, reporterom, stenografistom, prawnikom. Jedną z pierwszych firm, która kupiła maszynę do pisania, była agencja detektywistyczna Pinkertona. Ważnym klientem okazał się być James Clefan. To właśnie ten człowiek otworzył pierwszą firmę na świecie, to też jest ciekawe, która zajmowała się profesjonalnym przepisywaniem tekstów na maszynie.
Natomiast jednym z pierwszych nabywców maszyny do pisania był Mark Twain, który w 1882 roku napisał na kupionej za wtedy 125 dolarów maszynie książkę Życie na Mississippi. Natomiast pierwszym europejskim pisarzem, który skorzystał z maszyny do pisania, był Lew Tolstoj, korzystającym właśnie wtedy z tego nowatorskiego urządzenia. Natomiast w Polsce był to Bolesław Prus. Z czasem udoskonalono maszyny do pisania tak, że autor mógł na bieżąco obserwować powstający tekst. Praktycznie cały XX wiek upłynął pod znakiem maszyny do pisania. No, może poza końcówką XX wieku, gdy do masowego obiegu weszły, proszę Państwa, komputery. Rewolucja komputerowa zaczęła się już w latach 60., co prawda, kiedy firma IBM wprowadziła na rynek urządzenie pod nazwą MTST. Była to wielka, niezgrabna i niezwykle trudna w obsłudze maszyna do pisania z tak zwaną taśmą magnetyczną. Nie zachwiało to co prawda rynkiem klasycznych maszyn, ale wyraźnie wyznaczyło kierunek rozwoju i postępu technologicznego. A już kilkadziesiąt lat po tym w domach na całym świecie zamiast takiego urządzenia zaczęło się pojawiać właśnie takie. W latach 90. komputer ostatecznie wyparł z rynku maszyny do pisania. Natomiast dziś ogromna liczba tekstów powstaje na telefonach, chociażby za sprawą SMS-ów. A kiedy już siadamy pisać dłuższy elaborat, to poza komputerem zawsze możemy skorzystać z takiego oto urządzenia. Oto maszyna do pisania dedykowana tabletom. Hybryda technologiczna, o której ani Jan Gutenberg, ani Christopher Scholz nawet nie śnili. Oglądali Państwo program Przedmioty z Demobilu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.